Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu chodź, a przychodzi. A mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Dzisiaj Jezus daje nam za wzór wiarę rzymskiego żołnierza. Posiadając własne doświadczenie jako dowódca stuosobowego oddziału, wie, że ten, kto ma władzę, wydaje rozkazy i polecenia, a inni je wypełniają. Setnik jest przekonany, że ma władzę większą niż jego własna, dlatego uznaje się za niegodnego, aby przyjąć Chrystusa pod swój własny dach. Wystarczy, że powie słowo, wyda rozkaz, a choroba się wycofa i śmierć odejdzie z jego domu. Setnik uznaje i wyznaje, że Jezus jest Panem i Bogiem. Ma wewnętrzne przekonanie, że wystarczy tylko jedno słowo Chrystusa, aby zmienić to, co wydaje się być nieuchronne. Czy ja wierzę w moc Chrystusowego Słowa, tak jak setnik, poganin z dzisiejszej Ewangelii? Czy mam wewnętrzne przekonanie, że jedno słowo Jezusa może odmienić moje życie? Czy wsłuchuję się chętnie w Słowo Boże? Czy pozwalam temu Słowu kształtować moje życie? Bóg uwielbia sytuacje podbramkowe. Sytuacje z ludzkiego punktu widzenia tak beznadziejne, że właściwie nieuchronne. A jednak ten, który jest bliski śmierci, jeszcze tej godziny wstaje z łóżka. Ten, który od 4 dni leżał w grobie, jak Łazarz, staje na równe nogi i powraca do krainy żywych. Dla Boga nie ma bowiem rzeczy beznadziejnych i niemożliwych. Czy wierzę w to, że Boża moc przekracza prawa natury? Czy wierzę, że dla Boga nigdy nie jest zbyt późno? Czy powierzam Bogu moje sprawy, mając pewność, że trafiają one w dobre ręce? Niech dobry Bóg uzdrowi tego sługę setnika, który mieszka w nas. Niech przymnaża nam wiary w swoją wszechmoc i opatrzność nad nami.